Sesiorbne jeszcze smaczne kapuczyny i będziemy palić. No a tutaj rozpusta, blachy czekają na robotę. Schodki proste też, schodki do wymiany. Header przyjechał wydmuchnięty i obmyty z olejów. Także tam jeszcze dach siedzi na górze. Także witam was wszystkich bardzo serdecznie. Chcieliście relację z remontu kombajnu Bison, także proszę bardzo, zaraz odpalamy i pogadamy sobie na dworze. Spieszymy się trochę, bo trochę mam dużo na głowie, ale zobaczymy, coś się da na pewno dzisiaj ogarnąć. Mamy już pierwsze naklejki, logo i układ chłodzenia. Logo w swoim prawidłowym miejscu, tam, nie tutaj przy schodkach. Także teraz będzie prawidłowo, wszystko wymierzone. Znaczy to też nie jest dokładnie wymierzone, zaraz wam powiem, dlaczego nie jest dokładnie wymierzone. Także jesteśmy już w dogodnym miejscu, nie patrzcie co tutaj się dzieje, bo jak jest remont zawsze jest ciekawie. I zobaczmy sobie co nam zapoda dzisiaj. A wydaje mi się, że nie tak jest z pompą wtryskową, bo na niektórych obrotach to tak kurde strasznie dziwnie chodzi. No i do tego ta chmura. Także może być tam jakieś zawirowania już. Ale dobra, po kolei wam powiem jakie są problemy, jakie napotkały nas problemy, jakie przyjemności nas napotkały. Także po kolei omówmy sobie ten temat, to pewnie będzie dłuższy odcinek. Ale się śpieszę, bo czas nas goni, a ja nawet nie mam tylnej blachy pod kabiną. Także jajca jak berety, zobaczcie. Goła blacha założona, ale jest nowego typu. Proszę państwa, tak to wygląda. Dobra, jeszcze raz wam dam. Strasznie ciemno na tej kamerze jest. Co to się dzieje? Ale zobaczmy sobie z dogodnej strony, że tak prezentuje się Bison. Tak się prezentuje Bison po malowaniu. No jest trochę zacieków do poprawy. Jeszcze header jest niemalowany, także będziemy działać z tym. Parę zacieków nam się zrobiło. Także będzie tarte. No i też widać trochę wgniecenia wiadomo w tej blaszce. Ale to już jest stara blacha. To nie ma co od niej oczekiwać. Tak się prezentuje Miodzio Combine. Tutaj teraz widać na tyłeczku zacieki, ale ja sobie to później wezmę i ładnie ogarnę, bo tutaj słabo widać z tej strony, ale trochę ta dupka ma inny kolor. Troszeczkę coś tam wpłynęło na nią, że inaczej się wygląda, się prezentuje się. Teraz ciemno jest na tej kamerze, ta kamera to też wspaniała jest, ale logo już w prawidłowym miejscu, może ja przejadę w lepsze miejsce, będzie lepiej widać. Tak, Lodzio Miodzio prezentuje się z tej strony, ta strona wyszła dobrze. Zobaczcie, nie wiem czy będzie widać na kamerze. Dupka jest troszeczkę innego koloru. Trzeba to poprawić, trzeba to jakoś ogarnąć, żeby było tak jak powinno to być. Jak widzicie jest już daszek założony nowy. Tylko, że on jest, proszę państwa, nie jest przykręcony, dlatego nie chcę szarżować, żeby mi nie odpadł. Bo się zdziwię wtedy, jak kombajn podskoczy na daszku. Proszę państwa, trzeba go tutaj naprostować trochę. Kratkę od filtra dać, filter. Jeśli chodzi o kabinę, to też brakuje świateł, tutaj czterech i tutaj jednego na rurę. Pięć świateł będzie zakupionych, mam nadzieję, że jeszcze do żniw. Także stelaże od lusterka, w ogóle tutaj te lusterka z miejsca lamp to trzeba wyrzucić jak najszybciej. Tam będą lampy, stelaże do lusterek trzeba zakupić. I co jeszcze trzeba zakupić? Proszę państwa, trzeba, no na pewno trzeba wyprostować i omalować dach. Farby już mam, potem przejdziemy pod wiatę, to tam wam pokażę. Naklejki, są naklejki już. Jedna FMZ jest, fasolka. Tyłu jeszcze nie naklejałem, bo dupę będziemy przemalowywać jeszcze raz. Bo to tam może jakieś zawirowania były, ale teraz powinno być dobrze. Naklejki są mierzone. I to też jest problem z tymi naklejkami. Bo w fabryce to nie kleili jakoś tam tych naklejek pod linijką, tylko oni ją kleili, te naklejki, wiecie jak? Także jak tam mietkowi pasowało, tak nakleił, bo byłem na oryginalnych kombajnach, specjalnie mierzyłem te naklejki. Potem z Michaelem, pozdrawiam cię Michael, ustaliliśmy, że jednak będziemy naklejać tak mniej więcej jak powinno być, bo jak ja pojechałem na oryginalny kombajn z oryginalnymi naklejkami,
I tamta naklejka od końca była naklejona 62 cm, a z tej strony 55 cm, no to raczej to oryginał nie jest. Tak samo na drugim byłem, wszędzie te wartości są różne, także naklejamy mniej więcej tak jak powinno być, tak naklejki będą przyklejone. Tak jak widzicie, siedzi już daszek, nie mam tylko tylnej blachy do niego. Będzie teraz wyprostowany i tam gdzie macie te dziury, gdzie widać te dziury tu i tam, to będzie, proszę Państwa, lampa wisiała. Tak samo tu jedna i tutaj druga, tutaj to te będzie trzeba poprawić, te lampy, może LEDowe wstawić do środka i tak to się prezentuje. Zobaczymy, czy się uda, raczej w te żniwa się nie uda, do tych żniw spróbować zmienić gardziel na tą nowego typu na sprężynach, bo taką posiadam właśnie, więc też by się może ją zmieniło, jakby się udało. To jak widzicie, jest wszystko pomalowane, skrzynia tam tak samo. No i po żniwach planuję się brać za środek. To będzie kupa roboty, ale mam rok na to, także na spokojnie. Przyjdą także osłony, których brakuje. Tutaj ten odblask trzeba wywalić, bo tutaj koliduje z naklejką. Także nie wiem, czemu ten odblask tutaj jest. Bo jak już dobrze wiecie, to robimy... chcemy zrobić wersję szóstą. Powoli robimy wersję szóstą tego kombajnu. On gdzieś tam mniej więcej, teraz jest wersja druga, trzecia, nie wiem dokładnie, bo tam z tymi wersjami to też jest ciężko, żeby to określić. Także powoli każdy szczegół będzie dodawany, tak samo jak taki szczegół, jak te światła pójdą na sam tył, ale oczywiście nie te pałąki, tylko trochę inne. Tutaj ośkę mamy pomalowaną całą, bez udało się nie pomalować siłownika i kabli, tak to wygląda. I tak to właśnie wygląda w tym kombajnie. Zaraz sobie przejdziemy dalej, przyniosę resztę rekwizytów albo nie. Tam to sobie zobaczymy pod wiatą. Szukam jeszcze gdzieś w okolicy tej blachy, bo mam tam tą blachę, ale ona jest w słabym stanie, także chciałbym ją zaraz od razu tutaj wstawić, może jakąś nową, żeby też ładnie wszystko współgrało. Felgi od razu też przemalujemy znowu. Niedawno były malowane, ale zrobiłem to jeszcze raz. Tylne tak samo, z tyłu może opony pojawią się nowe, ale nie zdążymy już raczej przed żniwami, zobaczymy. Naklejki będziemy sobie naklejać teraz powoli, tak żeby nie trzeba go wyposażyć w resztę osłon, także szukam jeszcze tej tutaj osłony, bo tej też nie mam, ona była strasznie wyniszczona już, dlatego ją zdjąłem, ale jak nie będzie, to będzie trzeba tamtą założyć. Także tak się prezentuje aktualnie kombajnik na zewnątrz. Nie wiem, czy wam mówiłem, że na razie go nie gaszę, bo trochę akumulatory mam słabe i musi pochodzić. Także tak to się wszystko tutaj prezentuje. Trzeba będzie się wziąć kiedyś tam za rozdzielacze, bo ciekną już powoli. Ale to nie wszystko naraz, bo teraz jest sporo jeszcze do roboty wizualnie, a jeszcze trzeba zrobić sprzęgło, mu zrobimy, zajrzymy do skrzyni, zobaczymy, co tam się dzieje. No i pompę hydrauliczną, bo słabo podnosi, to mu wymienimy od razu, żeby podnosił. Tutaj tej blachy także musiałem się pozbyć, ona wróci na razie, chyba że znajdę jakąś zastępczą. Tamto trzeba dorobić, bo nie było. I tak w ogóle dokręcić, no ale najpierw go ogarnąć, nie? Także tak to się prezentuje tutaj. Tu nic ciekawego się nie zmieni oprócz pompy hydraulicznej. Także tutaj blacha jest jedna do wymiany. No i tutaj przykręci te pozostałe. Góry też pomalowane, trochę nam się zabrudziło, zakurzyło, bo daszek zdejmowaliśmy. To jest zakurzone. I tak tu się prezentuje to wszystko. Także jak tutaj już jesteśmy, to może omówmy sobie tematy po kolei na spokojnie, bo parę rzeczy się dowiedziałem przez ten czas, co go sobie tutaj reanimowałem. Ciemność na tej kamerze, także nie patrzcie teraz na kolor, taki ciemnawy się wydaje. O co chodzi tutaj z tym kombajnem? W ogóle się dowiedziałem, że kombajn to nie jest nawet z 1984 roku, ale to już wcześniej nawet wiedziałem, zaraz wam pokażę, o co chodzi. Słuchajcie, później wam wstawię zdjęcie tej tabliczki, bo gdzieś teraz posiałem, także kombajn jest na tabliczce z 1984 roku, a model właśnie, model sztuka
tego kombajnu to podobno według tabliczki 56 tysięcy, coś tam. Ale się okazuje, że jednak ani ten model, ani ta sztuka, ani ten rok się nie zgadzają z resztą. Dlatego, że właśnie czyszcząc ten kombajn odkryłem takie oto znaki. Proszę bardzo, wstawiam wam teraz to na wizję. Zdjęcia, tak one się prezentują. Proszę Państwa, to są szablony. Szablony, które wskazują nam, że to nie jest 84 rok tego kombajnu. Spod farby wyszły szablony po starciu. Te szablony były wcześniej malowane. To były całe te emblematy, tak zwane to wszystko, co teraz jest naklejką. To wcześniej to było malowane przez szablon. Tak jak te właśnie akumulatory, co odkryłem informację o akumulatorach, czy informacja właśnie o układzie chłodzenia zalanym wodą, to było wszystko szablon. A 84 rok już nie miał szablonów i zaraz wam pokażę resztę dowodów, dlaczego ten kombajn nie jest z 84 roku, tylko 82, co nie zmienia faktów, że staramy się teraz zrobić 88 rok. Po trochu, po kolei i widziałem też kłótnie troszeczkę, ale to była mniejsza ilość tam osób, że w 88 roku kombajny nie były miodowe, tylko już seria czerwona szła. Proszę Państwa, ja tym kombajnem zajmuję się dłuższy czas już naprawdę. Cały czas zbieram informacje dzięki na przykład Dawidowi, dzięki na przykład Michaelowi czy Damianowi. I słuchajcie, no ja bym wiedział na pewno rzeczy takie, że no to nie mówiłbym wam głupot, że robię 88 rok kombajnu, skoro by wtedy miodowych kombajnów nie było, więc na pewno coś na ten temat już gdzieś tam się dowiedziałem, więc na spokojnie z tym rokiem, rokiem i kolorem. Jeśli chodzi o sztukę, to jest troszeczkę tutaj zamazana. 37 162 sztuka była tego kombajnu, także już się nie zgadza z tabliczką nam ZAD, ale zaraz pójdziemy sobie jeszcze do góry i nie zgadza się jeszcze jedna rzecz, mianowicie silnik. Silnik, proszę Państwa, mam nadzieję, że dobrze widzicie, 1982. No i 1982, czyli na początku to jeszcze myślałem, kurde, silnik przełożyli, pewnie zdechł, to wsadzili inny. A otóż nie, otóż to tak wychodzi, ten kombajn jest 82 rok. I tak to właśnie wygląda, że SKR sobie wsadził inną tabliczkę, no i tam ludzie też pisali. No i co z tego, bo to stary grat i tak dalej. Trochę było różnicy, bo wam powiem, duże zmiany weszły między 8.2 a 8.4. Ale nie o to tutaj chodzi wszystkim. Między innymi też chodzi o to, że jak ktoś wcześniej ten kombajn kupił, to to miało duże znaczenie. Teraz jak ten kombajn ma już ponad 40, to może nie ma dużego znaczenia. To jest tylko taka ciekawostka, żeby ktoś tam nie pisał, że o, że stary grat, jak to niektórzy piszą, a się robi wielki szum. Nie szum, tylko ciekawostkę. I przejdźmy dalej do następnych ciekawostek. Tutaj niestety na tej kabinie jest mały problem, bo ktoś sobie wyciął tutaj taką pleksę, wstawił. No, nie do końca to jest zgodne z oryginałem, ale no już trudno, no to trzeba zostawić na razie. Udało się pozyskać dach. Dach jest pozyskany do remontu, teraz jest przymierzony, nawet nie przekręcony, więc nie można też szarżować zbytnio nim. No i tutaj trzeba dorobić blachę z tyłu. Fajnie jakby się dorobiło okienko. No i oczywiście tą blachę, nie tak jak w tamtej kabinie, trzeba pomalować, proszę Państwa, na czarno. Tył był czarny w tym roku, bo tutaj dzięki Michaelowi właśnie wiem te takie szczegóły, bo tutaj jesteśmy cały czas na łączach i takie sprawy właśnie dogadujemy, żeby to do ostatniej chwili. No on nie będzie na te żniwa 100% gotowy. No mam nadzieję, że następne żniwa będzie gotowy w 100%. W tym roku jeszcze trzeba poprawić trochę te malowanie, domalować takie duperele. No a resztę postaram się następny rok. Tak samo odpowiadam na pytania bardzo często zadawane. Sieczkarnia pojawi się w tym kombajnie, oczywiście. Będzie to najprawdopodobniej sieczkarnia Wągrowiec, choć jeszcze nie wiadomo, co życie pokaże. Tak obstawiam, że będzie to Wągrowiec. Na pewno nie nowy, jakiś używany. Najprawdopodobniej jak wszystko odnowione w tym kombajnie. Co do oświetleń w tym kombajnie, będą na razie, na żniwa raczej nie będą światła podłączone, halogeny nie będą podłączone, ale za to będzie podłączone coś innego. Zaraz do tego przejdziemy. Pytacie też o membranę. Membrana od zbiornika zasypu. Membrana najprawdopodobniej się pojawi. Rekonstrukcja membrany, ale będzie to już nie na te żniwa, bo ja się po prostu nie wyrobię na te żniwa, żeby to wszystko ogarnąć, ale chcę, żeby to było 100% oryginał, więc membrana powinna się pojawić, będzie czujnik i będzie podłączony do... Uwaga, uwaga, otwieramy paczkę. Paczkę, co tutaj jest w paczce? Proszę Państwa, w paczce znajduje się kogut Elektra, proszę bardzo.
To jest kogut Elektra od mojego dobrego znajomego Michaela z USA. Wpadajcie koniecznie na jego kanał. Fajnego longa tam byku dorwał. Wpadajcie koniecznie do niego. To jest właśnie prezent na start taki do kombajnu. Na nowe życie dla kombajnu. Taki, jak to mam mówić, no parapetówka. Michael wysłał. Dziękuję ślicznie, serdecznie ci byku za to. Piękną rzecz, bo to jest naprawdę oryginalna, piękna rzecz. Nuwencja, pięknie to wszystko wygląda. Pięknie to będzie świecić, naprawdę jestem kurde mega zadowolony z tego, więc do tego ta membrana będzie podłączona. Troszeczkę rozpierdziel się zrobił pod wiatą, kapuczyna stoi. Zakupiłem taką oto farbę do pomalowania dachu i felg. Najprawdopodobniej nie starczy, bez szans, ale jest to oryginalna farba, taka powinna być. Biały sygnałowy RAL 9003, więc to pójdzie na daszek, a co zabraknie, to się dokupi. O, z tych ciekawych rzeczy przejdźmy może na razie do innej beczki. Mamy zakupione pałąki. Strona prawa, jeśli chodzi o kierunek jazdy, i strona lewa, jeśli chodzi o kierunek jazdy, które będą wyczyszczone i założone koło lamp głównych, czyli oczywiście tam i tam. Ta kamera dziwnie łapie te kolory, ale trudno, trzeba się przemęczyć. Klosze sobie kupię, pomarańczowy i biały. Także takie rzeczy udało mi się pozyskać, bo takie rzeczy też niestety mu ktoś obciął. Także też ciekawa rzecz. I to też będzie widniało na kombajnie w te żniwa. Tak samo jak ta Elektra, będzie na 100% podłączona. Było parę pytań, gdzie kogut? Gdzie jest kogut w tamte żniwa? Dlaczego nie jeździsz kogutem? No, kogut ważna rzecz, ostrzega kierowców, wiadomo, no ale dopiero teraz pozyskałem kogut, będzie kogut świecił, także na spokojnie, pany. Mamy tutaj różne rozcieńczalniki czy utwardzacze, tutaj nawet jest fajka. I proszę państwa, taką oto farbą malowałem, jest to RAL 8001, na razie poszło 10 litrów. O, jest tutaj tabliczka, zobaczcie, tabliczka potwierdzenie. Macie tutaj to, co mówiłem. I ta farba, proszę państwa, jest dzięki firmie Zenox. Została mi ona nadesłana. Cała lufa tych farb. Napisała do mnie firma Zenox, która powiedziała, że wspiera tego typu właśnie akcje i jest mi w stanie zafundować całą farbę wraz z chemią, czyli tam rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, utwardzacze. Także dziękuję serdecznie firmie Zenox za ten miły gest. Wszystko się udało, wszystko doszło, bez żadnego problemu. Piękna sprawa, także RAL 8001 jest pokryty ten kombajn. Oczywiście tam jest parę takich dziwnych rzeczy się stało z farbą, jeśli chodzi o moje czyszczenie wcześniejsze, bo farba jest git, szybko wszystko wyschło. W ogóle jajca jak berety zaczęliśmy malować. Kurde, deszcz zaczął padać, takiego deszczu to tutaj nie było przez 3 lata, jak był deszcz, jak zacząłem malować go. Także jakbyście chcieli, żeby deszcz padał, dzwońcie, nie ma sprawy, zacznę malować. Nasz rytuał na wywołanie deszczu. Akurat jak zaczęliśmy malować, zaczęło pompować ostro. No, ale się udało wszystko pomalować. Dziękuję też Dawidowi za pomalowanie kombajnu. On ma rękę do malowania, także... Super sprawa, fajnie to wyszło, tylko tam trzeba parę rzeczy poprawić, bo troszeczkę ciemnawo wtedy było. No a też wiadomo, no nie możemy sobie dobierać terminów, jak jest plus 40 stopni, bo każdy ma swoje prace. Także już było, trzeba to wtedy pomalować. No i parę poprawek będzie trzeba tam zeszlifować, bo parę zacieków się zrobiło, ale to tam powierzchownie, bo nie ma jakiejś większej tragedii. I myślę ten przód jeszcze troszeczkę poprawić, bo tutaj troszeczkę się narobiło takich dziwnych rowów przez dysk, bo... Się nauczyłem jednak, że się nie tnie kantem tego dysku, bo i dysk ginie, i blacha się robi jajo. Także przejdźmy może dalej. Wszystkie blachy są jeszcze niepomalowane, tak jak na przykład ta od napędu headera, czy ta tutaj od maski. To wszystko powinno być założone. Nie wiem, jak z tą jeszcze zobaczymy. A także napęd będzie zakryty. Tutaj, jak widzicie, nie ma już pasków ani żadnych łańcuchów. Nie ma, zostało zdjęte to wszystko. Przygotowania trwają. Tu mamy drabinkę. Tu mamy fotel, jakby ktoś przysnął w robocie. Także wszystkie blachy komplet będzie. No może tak nieco do ostatniej, no wiecie, o co chodzi, bo już mi się trochę pierdzieli w głowie, bo tyle na głowie, że się pierdzieli w głowie. Gardziel jest nowego typu, w razie jakby dało radę. Dajcie znać, czy w ogóle ktoś kiedyś robił taki patent, że przerabiał gardziel starego typu na nowy, znaczy przekładał. Czy to da radę ogarnąć? Tutaj mamy
Proszę bardzo, już napęd na pas dwurzędowy. Ja mam w starym typie na jeden. Do tego taki oto mamy napinacz. No tam napinacz gdzieś tutaj był. No jest troszeczkę inny. Kto wie, ten wie, nie wiem, gdzie on teraz tutaj leży. Mamy tą blachę prawą. Prawa blacha jest pod pasów podłączone, więc jest teraz pułapka. Jest pogryziona. Ja bym musiał taką doskonałą znaleźć. Ale też nie chciałbym kupywać tych nowych blach, no bo te nowe blachy to też trochę kosztują, ale czy to warto też nowe blachy zakładać, to można znaleźć nowe blachy, używane blachy w fajnym stanie, więc tego nie będziemy kupywać. Mamy osłonę także tego targańca, w sumie targańca, no całego tego wałka tutaj bardziej można było powiedzieć. Jest trochę już tam przemęczona, ale jeszcze te żniwa sobie przelata. Także większość blach zostanie wymieniona na następne żniwa. No i także tutaj, jak dobrze wiecie, header 89 rok, nowy typ headera. Tutaj przełożyliśmy w ogóle do napędu koło pasowe na te właśnie jednorzędowe, bo powinno być na dwurzędowe, tak jak jest napęd. Ale tutaj wszystko zdrowe jest, wózek też będzie przemalowany. Troszeczkę Wam tutaj przyspieszam temat i tak mówię wszystko po kolei jak maszyna, ale czas goni, zaraz będzie ciemno. No i co? No lecimy dalej, bo czas goni nas. Oczywiście felgi fabrycznie, tak jak to powinno być, będą pomalowane na kolor, tak jak Wam pokazywałem, biel sygnałowa. Dobrze to mówię? Chyba sygnałowa. Tutaj akumulatory muszę doczyścić, trochę nam się maznęło. A i tutaj musimy poprawić, bo tutaj wytarliśmy zaciek, ale nie domalowaliśmy. I tu się trochę zacieków porobiło. Tu będzie niby naklejka w tym miejscu. Ale to by trzeba było troszeczkę zedrzeć, widzicie? Troszeczkę się porobiło, no ale to wiadomo, no to jest duża powierzchnia. Także dużo malowania, no i też no by trzeba było, tak jak tutaj, no to wiadomo, bić blachę. A jeżeli ja sadystą nie jestem, to bić blach nie będę. No bo to jest kombajn 42-letni, także już ma prawo mieć jakieś tam wgięcia, czy tam przypakowania w jakiś tam słup, jak to miała dupka, ale dupka jest wymieniona 4 lata temu chyba, także jest fajna sprawa. No i co by tutaj dalej Wam jeszcze opowiedzieć, żeby o niczym nie zapomnieć. Jakby ktoś był zainteresowany, mam stary dach, to Wam powiem, że to w sumie głupotę zrobiłem, że tutaj dałem. Zepsułem ten oryginał, no musiałem już wymienić potem to wszystko, ale to można odpiąć, jakby ktoś chciał, to daszek bym miał na opędzlowanie, jak to się mówi, także jak ktoś jest zainteresowany takim daszkiem, to piszcie, no jak chcecie, to też możecie sobie poprawić, ja to tak zrobiłem. Na odwal się w sumie mogę zostawić oryginał, no ale że przydarzył się ten piękny daszek nowego typu, no bo on jest, Wam powiem, ile ładniejszy jest właśnie ten wysunięty daszek, no to założyłem już tego nowego typu. Tak jak mówiłem, sieczkarnia pojawi się w tym kombajnie, ale jeszcze nie w tym roku niestety. Na razie będzie tutaj fartuch, a później mam nadzieję, że się uda wągrowiec wstawić tutaj na tył, także żeby kombajn już był w pełnej okazałości, pięknie wyglądał, poprawić to, co jest do poprawienia, kupę jeszcze roboty, ale też dużo czasu, bo ja jęczmienia nie mam, także mogę się bawić do głównych żniw. Wchodząc do kabiny zostajemy bordello bombom i także nigdy nie kupujcie tapicerki z odzysku, bo to nigdy dobrze nie wychodzi. Ja już ogarnąłem tapicerkę sobie na metry, żeby to wszystko otapicerować tutaj, także tutaj całe te nawiewy, to wszystko, no oczywiście to zaraz będzie zwalone i wyczyszczone, te nawiewy byłyby trzeba wszystko pokompletować, ogarnąć. Jak widzicie, są już naklejki, ale się nie sugerujcie na razie nimi, bo jeszcze niektóre chyba są emblematy pomylone tutaj. Nie chodzi o miejsce, tylko że o kombajn. Po prostu nie do tego roku zostało to nadesłane. No i wracając do tapicerki. Tapicerka będzie na metry kupiona, z takimi fajnymi guzikami znalazłem. Fajna sprawa, to się ją zawiesi. Co tutaj ciekawego dalej się stanie? Zostanie przemalowany ten kokpit, ale tylko ta góra tu. To tutaj zostanie przemalowane na czarno, tak jak to miały te wersje szóste, bo na tym się wzorujemy. Szukamy oryginalnej gałki, kapselota. Pomalowany w środku kombajn jeszcze nie został, ale to jest kwestia czasu. Naklejki tutaj też są w złych miejscach ponaklejane, także je też trzeba będzie przekleić. Mam całą lufę tych naklejek tam. Kurnik wypada stąd. A tu jest jeszcze cała ta dmuchawa od tamtego daszku, także ją trzeba będzie outen. Co tutaj jest jeszcze ciekawego, co mogę Wam powiedzieć? No by można było tą gumę na spód kupić,
ale to na razie może niech zostanie tak jak teraz jest. No i tutaj kwestia pomalowania właśnie od środka tego wszystkiego i wyczyszczenia tożniw, żeby to wszystko ładnie wyglądało po tym malowaniu, żeby to wszystko się tutaj lśniło do pierwszego pola, a potem już pójdzie w robotę. No to pójdzie w robotę, oczywiście od tego ten kombajn jest, nie? Także tak się teraz prezentuje ten kombajn, cały czas do przodu, powoli do przodu. Teraz się weźmiemy na grubo, w tym tygodniu chciałbym go już skompletować, jeśli chodzi o te blachy, a tutaj jeszcze w ogóle jest papierek nieoderwany. Także poprawić to, co jest do poprawienia. No i let's go, wpuścić go w robotę jakąś. Oczywiście na żniwa. Także jeszcze troszeczkę czasu mamy. Także będę zmykał powoli już. Dalej go czyścić, ogarniać, kompletować. W kabinie też będzie tam ciekawie. Emblematy potem ponaklejać na tą nową tapicerkę będzie trzeba. I to będzie jakoś to wyglądało. Keder też już czeka na robotę. Zaraz się zabiorę za te tematy. Także pozyskałem jeszcze jedną gaśnicę do kombajnu. O, taką czapeczkę, proszę bardzo. Gaśnicę trzeba napełnić, druga jest napełniona. No ale jak gasić, to pamiętajcie, wodę trzeba mieć na kombajnie na pewno. To jest najważniejsza rzecz. Woda, nic wam tak nie ugasi jak woda kombajnu. Także kierunki tutaj powinny się też pojawić do następnego, do następnych żniw. No, znaczy nie, do tych żniw, także się pojawią kierunki. Także to na tyle w dzisiejszym kombajnie. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem, mam nadzieję. Taka to jest mała właśnie relacja z tego kombajnu, bo nie nagrywałem, było tyle roboty, że po prostu z roboty nic nie nagrywałem. Także mam nadzieję, że do zobaczenia, jak ten kombajn już będzie albo skończony, albo blisko końca, to zrobimy odcinek specjalny, a potem zrobimy oględziny własnego kombajnu tutaj Miodzio, tak jak to się robi, tak jak to robię wszędzie, tak zrobię też tutaj. Także dzięki, że byliście i do następnego.